Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy w takim spotkaniu, konferencji prasowej popierającej naszego kandydata, a zarazem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W związku z tym, że dzisiaj jesteśmy już po wizytach w wielu miastach, myślę, że oczywiście witam wszystkich Państwa, wójtów, prezesów stowarzyszeń, radnych, to oddam głos Markowi, który jest szefem sztabu podkarpackiego i powie kilka słów o pewnej koncepcji. Będę prosił wszystkich, żeby jeżeli mogliby, że zabraliby głos, a później jeszcze pozwolę sobie też kilka słów powiedzieć. Bardzo proszę. Weszliśmy w ostatni tydzień maratonu poparcia dla pana Bronisława Komorowskiego. Przed nami 5 ostatnich dni tej kampanii, bardzo trudnej, bardzo ciężkiej. Dzisiaj rozpoczęliśmy poselski, podkarpacki tur po największych miastach. W ciągu tych 5 dni odwiedzimy ponad 20 największych miast Podkarpacia. Będziemy dzisiaj w Jaśle, w Krośnie, w Brzozowie i w Sanoku. Jutro Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Stalowa Wola, Nisko i tak aż do piątku. W czwartek o godzinie 16 w Krośnie, w Przemyślu, w Rzeszowie i w Tarnobrzegu organizujemy mitingi wolności. Chcemy pokazać mieszkańcom tych miast, że 25 lat polskiej wolności zostało nam dane raz na zawsze, że tę wartość, jaką jest wolność, trzeba pielęgnować i my uważamy, że gwarantem tej wolności będzie Bronisław Komorowski. Organizujemy konferencje prasowe w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Przygotowujemy jeszcze kilka niespodzianek, wizyty ministrów. Chcemy, aby Podkarpacie zagłosowało na Bronisława Komorowskiego w większej liczbie niż zdarzyło się to w pierwszej turze. Mogę jeszcze kilka słów powiedzieć o wczorajszej debacie. Oczywiście będą takie zarzuty, że nasze opinie o tej debacie pewnie nie są zbyt obiektywne, ale tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy spokojnie, na chłodno całej tej debacie, to widać było, kto był górą, kto górował doświadczeniem, kto górował elokwencją, kto górował pewnym racjonalnym rozsądkiem i spojrzeniem na przyszłość. Ja Cię dam taki przykład, że z jednej strony mieliśmy Bronisława Komorowskiego, męża stanu i głowę państwa, a z drugiej strony, przy całym szacunku dla pana Andrzeja Dudy, mieliśmy męża i głowę rodziny. A to jednak jest zasadnicza różnica. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach, zachęcamy Państwa do oddania głosu na Bronisława Komorowskiego. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, chciałbym również zwrócić się do mieszkańców oczywiście naszego pięknego miasta, żeby również poszli do wyborów, żebyśmy jak najwięcej wyciągnęli ze swoich domów bliskich i znajomych, żeby ta frekwencja w Przemyślu i w powiecie przemyskim była jak największa. Ale chciałbym również zachęcić przedsiębiorców, którzy myślę, że powinni o tym pamiętać i wiedzieć, że pan prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy, która mówi o tym, że będziemy, jeżeli będzie wątpliwość prawna, będziemy mogli, będą przede wszystkim przedsiębiorcy, mogli na swoją korzyść dostawać interpretacje i decyzje, czyli tak można powiedzieć, że będziemy mieli, że przedsiębiorcy będą mieli dużo łatwiej, bo spory różnego typu będą mogły być rozstrzygane na rzecz przedsiębiorców. Druga rzecz to również klucz i to bardzo ważne dla naszego miasta. To jest 100 tysięcy miejsc dla młodych ludzi. Myślę, że to było, jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie mieli pracę. To jest, myślę, że najważniejsze nie tylko na Podkarpaciu, ale w całej Polsce. I dzięki temu, że procedura tego wysokiego deficytu została zniesiona przez Polskę, przez Unię Europejską dla Polski, udało się pozyskać 2 miliardy 700 milionów złotych na dofinansowanie 100 tysięcy miejsc pracy. Polegające to na tym, przedsiębiorca zatrudnia młodego człowieka, dostaje 1500 zł miesięcznie przez rok, czyli 18 tysięcy dopłaty i następny rok musi tego młodego człowieka zatrudnić już za własne pieniądze, ale to jest rozpoczęcie biznesu i duża pomoc dla przedsiębiorców, której nigdy nie było. Myślę, że to jest ważne, że ta perspektywa unijna przyszła, daje taką szansę i od stycznia 2016 roku taka możliwość będzie funkcjonowała.
I trzecia rzecz, również inicjatywa pana prezydenta, to już jest podkomisji sejmowej w Sejmie, czyli wsparcie dla firm, które będą innowacyjne, które będą inwestować w innowacyjność. Myślę, że to są bardzo konkretne rzeczy, a teraz możliwe do zrealizowania. Także byśmy apelowali do wszystkich państwa. Będziemy również jeszcze rozmawiać i w Przemyślu i zachęcać razem ze wszystkimi posłami na przemyskim rynku. Będziemy mieli taki zwany Marsz Wolności, o ile się nie mylę, to w czwartek o 16, na który zapraszamy wszystkich sympatyków i zwolenników Bronisława Komorowskiego. Będziemy aktywni, a to, że mamy najlepszego kandydata, myślę, że jest, to jest pewne. Cieszę się, że jest nas tutaj kilka osób, przedstawiciele stowarzyszeń, wójtów gmin, zastępców, wielu przyjaciół, ale przede wszystkim ludzi, którzy życzą dobrze Polsce i którzy popierają Bronisława Komorowskiego. Dziękuję im za to. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Dobrze, mamy jakieś pytania? Tak, nie mamy pytań. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim naszym gościom, ale również i państwu za to, że myślę, że za waszym pośrednictwem będziemy mogli zaprosić i na te meetingi, i na spotkania, i na rozmowy. Robimy to bardzo często, teraz jest szczególny czas i też cieszymy się, że ta debata, o której Marek mówił, pokazała, że mąż stanu jest tylko jeden i jest nim Bronisław Komorowski. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.